Maksym, kolejny świetny występ w twoim wykonaniu. Czy możesz się z nami podzielić, co jest twoim sekretem, że tak doskonale jeździsz? Sam chciałbym wiedzieć, więc w tym sezonie wygląda to i dobrze, i źle, więc gdzieś tam cały sezon szukamy z przełożeniami, z silnikami i do końca nie możemy dojść do ładu. Dzisiaj akurat się udało, fajny mecz i też wyciągamy wnioski, jeśli chodzi o wrocławski tor, bo jest zupełnie inny niż był w ubiegłych latach. Wracamy z wielkim uśmiechem na twarzy i cóż mogę dodać. Czy jesteś w stanie nam powiedzieć teraz, jakie masz plany treningowe na najbliższe dni? Skoro tak doskonale idzie do tej pory, to pewnie będziesz swoją pracę kontynuować. Wracamy do domu i na pewno mamy trochę pracy przy motorach i większość czasu spędzimy w warsztacie. Ja chcę się delikatnie zrelaksować przez te dni, bo mam wolno od Ligi Szwedzkiej, a tym bardziej Ligi Polskiej, więc będę szukał tego relaksu kilkadniowego. I no cóż, już ci mogę powiedzieć, czekamy z niecierpliwością na następnego meczu, który jest w Częstochowie, u mnie w rodzinnym mieście. No właśnie, Częstochowa. Podchodzisz do tego spotkania jakoś w szczególny sposób, w racji, że jeździsz u siebie w domu? Nie, do każdych zawodów staram się podchodzić tak samo i mam wielki sentyment do tego miasta, jak i stadionu, tam się wychowałem i tam stawiałem pierwsze kroki jeżdżąc na żużlu, więc wielki sentyment i na pewno będę wracał tam z wielkim uśmiechem i z wielką przyjemnością jeździł na Owalu Częstochowskim. Trzymamy kciuki i dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.